Witajcie siostry i bracia, chwała Jezusowi. Niezmiernie się cieszę, że mogę się dziś z wami podzielić rozważaniem na temat Słowa Bożego. Trochę jestem stremowany, gdyż jest to pierwszy raz, kiedy stoję tutaj za kazalnicą, ale wierzę, że Pan da mi jasność umysłu, odwagę, też pozwoli wyciągnąć z dzisiejszych moich myśli, z rozważań, to, co najważniejsze, to, co sam przeżywałem, pisząc, zapisując to, co chciałbym dzisiaj przekazać. Kto z was nigdy nie był na pogrzebie? No kto nie słyszał z ust przyjaciół, rodziny, bliskich, znajomych, rozważań na temat tego, co czeka nas po śmierci? Kto nie czytał książek i nie oglądał filmów, w których padają najróżniejsze wizje tego, co wydarzy się po zakończeniu naszego ziemskiego żywota? Śmierć i przemijanie otaczają nas dookoła. Nie da się tego nie zauważyć, nie da się przejść obojętnie. Świat, religie, autorytety naukowe snują najróżniejsze wizje przejścia na drugą stronę. Wielu straszy śmiercią. Z drugiej strony wielu wierzy, że jakieś bliżej nieokreślone niebo należy się wszystkim. Znajdą się i tacy, którzy będą przekonywać, że śmierć ciała, śmierć fizyczna, to ostateczny koniec. Z moich osobistych obserwacji wynika, że ludzkość czuję jednak, że to, co kończy się tu na ziemi, nie jest końcem ludzkiego istnienia, ludzkiej egzystencji. Myślę ponadto, że wszyscy czujemy tęsknotę za czymś doskonałym, za brakiem przemijania. Zapewne zgodzicie się ze mną, że pomysłów na temat życia, na temat śmierci i na temat życia po życiu jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy mieć świadomość tego, co sam Bóg objawił nam o tych jakże ważnych dla naszego istnienia sprawach na temat życia i śmierci. Jest to oczywiście niezmiernie szeroki temat i dziś chciałbym zaledwie dotknąć go, używając do tego krótkiego fragmentu z listu Pawła do Filipian. Swoje rozważanie zatytułowałem: co lepsze, życie czy śmierć? Otwórzmy proszę list do Filipian, pierwszy rozdział, od 21 wersetu. List do Filipian, pierwszy rozdział, 21-26. Apostoł Paweł pisze: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę.
Pozwólcie, że jeszcze krótko pomodlę się. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za przywilej bycia tutaj z Kościołem, Panie. Dziękujemy, że wspólnie możemy szukać Twojego oblicza. Dziękuję za to, że możemy rozważać Twoje słowo, Panie. Otwórz nasze serca, nasze umysły, abyśmy mogli przyjmować wszystko to, co chcesz nam dzisiaj przekazać, Panie. Dziękuję za dar Kościoła. Chwała niech będzie Tobie, Panie. Amen. Co lepsze, życie czy śmierć? Śmierć czy życie? Kościół Filipi był pierwszym położonym kościołem w europejskim mieście. Założył go święty Paweł, który napisał swój list około 61 roku po Chrystusie. Obok listów kierowanych do Efezjan, Kolosan, do Filemona, ten także powstał podczas pobytu autora w więzieniu. Jest to niezmiernie pouczający fakt, zważywszy na treść tego listu, który jest nazwany listem o radości. John MacArthur pisze: w jaki sposób Paweł znalazł radość w więzieniu? Otóż nie znalazł. Idąc do więzienia, zabrał ze sobą radość, którą miał w Chrystusie, dlatego też była ona jego stałym towarzyszem. Ileż pocieszenia wypływa z tego dylematu Pawła: życie czy śmierć? Jakże widoczna jest w tym pytaniu prawdziwa moc Ewangelii, Ewangelii zmieniającej ludzkie życie, Ewangelii dającej pewność doskonałej, wystarczającej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, Ewangelii kierującej ludzki wzrok na Chrystusa, w końcu Ewangelii dającej pokój wśród dramatycznych okoliczności. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny za ten dylemat naszego brata Pawła. Niesie on w sobie tyle głębi i wprowadza tyle światła. To właśnie ten dylemat jest dla mnie wspaniałym świadectwem dojrzałej wiary, odpowiedzialności, koinonii świętych, świadomości teologicznej. Jest on także potwierdzeniem doktryn sola fide, czyli tylko wiara, oraz sola gratia, czyli tylko łaska, w których sformułowania dokonali nasi bracia w czasie reformacji protestanckiej. Ważne jest jednak, byśmy pamiętali, że nasi bracia jedynie sformułowali słynne pięć sola, natomiast jestem tego pewien, sam Paweł starcu podpisał by się pod nimi. Co więcej, tym to właśnie dylematem, życie czy śmierć, właśnie to wyraża. Sola fide, sola gratia, tylko wiara, tylko łaska. Rozmyślam nad życiem Pawła. Czyż to nie on wywlekał wyznawców drogi, bo tak właśnie nazywano pierwszych chrześcijan, z ich własnych domów? Czy to nie on podawał ich pod sąd? Czyż to nie on pochwalał kamienowanie Szczepana i przyglądał się i był z tego dumny? Czy jako wybitny faryzeusz, łowca herezji i znawca słowa, członek konserwatywnej i podziwianej kasty w żydowskim społeczeństwie, nie wyrządził ludziom wielu krzywd, nie mając jednocześnie pojęcia w swym niewątpliwie genialnym umyśle, że walczy z samym Bogiem Jahwe? Posiadając tak haniebną przeszłość, nasz brat jednak jest pewien swego losu po śmierci. Musiał więc opierać swą wiarę i swą pewność na boskiej obietnicy i na zaufaniu. Sola fide i sola gratia, czyli łaską przez wiarę zbawieni jesteśmy. Paweł wyznaje: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Paweł gotowy jest umrzeć, gdyż posiada pewność zbawienia. Ma całkowitą pewność, że jego haniebne czyny zostały wybaczone i spłacone na krzyżu Golgoty. Pragnie całkowitego zjednoczenia ze swym Zbawicielem.
Poruszające stało się dla mnie to, że nie mówię o swojej śmierci w kontekście ucieczki od cierpienia i prześladowań, których właśnie doświadcza. Wyraża jednocześnie gotowość ponoszenia kosztów bycia wyznawcą drogi, którego świat nie akceptuje, nie rozumie i prześladuje. Paweł poprzez fizyczną śmierć oczekuje spotkania z Chrystusem, co jest dla chrześcijanina oczywistym zyskiem. W innym, wcześniejszym dziele Pawła, w liście do Rzymian, czytamy: gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Alleluja. Paweł naucza tego, w co sam wierzy i poświadcza to czynem, zmienionym życiem i gotowością śmierci. Z pewnością nauczając o wstydzie odczuwanym z powodu przeszłości, opierał się o własne życiowe doświadczenie. Tylko łaska i tylko wiara to jednak nowa duchowa rzeczywistość Pawła, która sięga ponad wstyd, grzech i winę. Wróćmy jednak do dzisiejszego głównego tekstu i rozpatrywanego w nim dylematu Pawła. Życie czy śmierć? Wiemy już, dlaczego daleko lepiej jest umrzeć. Pomyślmy teraz, dlaczego pociąga go również dalsze życie na ziemi, dlaczego chciałby pozostać z Kościołem. Czytamy, że z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Jaką potrzebę dostrzega Paweł w tym, aby pozostać z Kościołem na ziemi? Dlaczego Kościół jest dla niego tak ważny? Myślę, że między innymi dlatego, że jest przywódcą, który czuje wielką odpowiedzialność za zbór, który osobiście założył. Tym zborem jest garstka wierzących w Filipii, wspaniałym, bogatym, starożytnym mieście będącym kolonią Rzymu. Przebywający w areszcie apostoł czuje jedność, miłość, przyjaźń z wierzącymi. Słowem niezwykle ważnym w liście do Filipian jest wspólnota. W oryginale brzmienie tego słowa to koinonia. W czasach Nowego Testamentu mówiono, że wspólnicy w interesach mają koinonię. Mówiono też, że bliźniaki syjamskie mają we krwi koinonię, ponieważ jeśli umrze jeden, umrze i drugi. Myślę, że warto zapamiętać ten obraz. Bądźmy gotowi żyć w jedności, ale i w odpowiedzialności za siebie i innych. Żyjmy jeden dla drugiego i bądźmy gotowi oddać nasze życie za braci. Twórzmy z Bożą pomocą prawdziwą społeczność świętych. Myślę, że Paweł, chcąc pozostać jeszcze w służbie dla Kościoła tu na ziemi, kierował się właściwą motywacją. Wiedział także z pewnością, czym jest żywy i prawdziwy Kościół, dla którego pragnął pozostać na ziemi. Paweł miał, czy też czuł, swoistą wspólnotę z Bogiem, a z tego faktu wynikała także jego wspólnota z braćmi w wierze. Taka jest w zasadzie kolejność. Nasza relacja bezpośrednia z Bogiem powinna nas kierować na właściwe tory w relacjach z Kościołem, z ludźmi, ale też ze światem. Drogi przyjacielu, posłuchaj proszę. Kościół to nie jest klub towarzyski, w którym spotykają się dobrzy ludzie posiadający podobne poglądy na różne aspekty życia. Kościół nie jest też miejscem, w
którym człowiek powinien swoimi siłami budować cokolwiek. Ponieważ Kościół nie jest ludzką własnością. Kościół to ludzie, którzy mają tego świadomość. Wiedzą, że sami nic uczynić nie mogą. Nie możemy sami naprawić świata, ani zmienić otaczającej nas kultury. Co więcej, sami nie możemy zmienić własnego życia. Na marginesie dodam, że Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby lepiej ci się żyło lub żeby naprawić twoje życie. On przyszedł, by dać ci całkiem nowe życie w Chrystusie. Z pewnością nie możemy też sami się zbawić. We wszystkim, co czynimy jako Kościół, nie chodzi także o to, abyśmy byli świadomi celu, lecz o to, byśmy byli prowadzeni Duchem. Jako wierzący zawsze powinniśmy mieć za to pełną świadomość, że Kościół został odkupiony za najwyższą możliwą cenę. Tą ceną jest święta krew Jezusa Chrystusa. Wszystko, co posiadamy, jest z łaski. Kościół tworzą ludzie mający tego świadomość. Kościół to ludzie, których życiowe dylematy powinny prowadzić do zrodzenia w sercu i modlitwy, pytania. Co jest lepsze, Panie? Które rozwiązanie przyniesie większą chwałę Tobie, a Kościołowi pożytek? Dlatego Paweł pyta, życie czy śmierć? Ludzie, w tym myślę też, że wielu chrześcijan, muszą naprawdę zwątpić w siebie i naprawdę uwierzyć w Jezusa. Pozwólcie, że przytoczę słowa pewnego luteranina z Norwegii, który w swoim świadectwie nawrócenia napisał tak. I tak Jezus Chrystus stał się moim Panem. Przestałem Go krytykować i pouczać w sprawach religijnych i moralnych. Podporządkowałem Mu się bezwzględnie i całkowicie. Niezależnie od tego, czy mówił o Bogu, czy o człowieku. O grzechu, czy o łasce. O upadku, czy o zbawieniu. O niebie, czy o piekle. O aniołach, czy o diabłach. O chrzcie, czy o komunii. O życiu wiecznym, czy o wiecznym potępieniu. Pozwólcie, że podzielę się jeszcze jednym ważnym aspektem tego dylematu. W tym celu spójrzmy na moment do nauki samego Jezusa Chrystusa, którego szczerym naśladowcą był Paweł. Czego chrześcijanin powinien szukać i czym się kierować, pielgrzymując po ziemi? Jakimi zasadami? W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale czytamy swoiste streszczenie całej nauki Biblii. Nauczycielu, które przekazanie jest największe? A on, Jezus, odpowiedział mu. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Nie ulega wątpliwości, że Jezus Chrystus żył zgodnie z największym przykazaniem. Kochał Boga z całego serca, ze całej mocy, ze wszystkich sił. Z pewnością kochał także bliźniego. Jednakże musiał też kochać siebie, gdyż o tym mówi także to przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jednakże ta miłość siebie objawiła się poświęceniem swojego życia dla innych. Czyż nie na tym polega to przekazanie, ten nakaz? Przy różnych okazjach życzymy innym tego, czego sami chcielibyśmy doświadczyć.
Życzmy im zatem największego z błogosławieństw, społeczności z Bogiem dającym życie. Życzmy tego także naszym wrogom. Jezus właśnie tak postępował. Myślę, że Paweł zdołał to pojąć i dlatego przez łaskę Boga obdarowany został wspaniałą cechą. Żywił mianowicie wielką i gorącą miłość do Boga, żywił ją także do ludzi. To właśnie ta miłość sprawiła, iż w jego myśle powstał dylemat. Co lepsze, życie czy śmierć? Jeśli Paweł doświadczył takiej przemiany w swoim życiu, to i dla nas jest to potrzebne i możliwe, dostępne. Tylko czy tego szczerze szukamy i pragniemy? Czy w takim kontekście przykazania jesteśmy gotowi umiłować samych siebie? Czy jesteśmy gotowi, aby owocem naszej automiłości była bezwarunkowa miłość bliźniego? Jeśli nie, to możemy modlić się o to, by Pan wzbudzał w nas takie pragnienie. Wiecie, na podstawie rozważanego dylematu Pawła zacząłem też zastanawiać się nad tym, kim w zasadzie jest chrześcijanin, albo być może kim powinien być chrześcijanin. Pozwólcie, że przeczytam to, co sobie wynotowałem. To jest oczywiście wielki skrót. Chrześcijanin to ktoś, kto staje się podobny do Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto nasiąka Jego charakterem. To ktoś, kto widzi we mgle rzeczy przyszłe. Jego sumienie staje się wrażliwsze dzięki dziełu Ducha Świętego. Chrześcijanin pokłada swą ufność w tym, czego nie widać. To ktoś, kto staje się mniejszy, aby zrobić miejsce dla Chrystusa. Moje osobiste rozważania nad dylematem Pawła pozwoliło mi też dostrzec kilka niezwykle ważnych cech wspólnych pomiędzy apostołem Pawłem i Jeszuą z Nazaretu. Też sobie zanotowałem, pozwólcie, że się podzielę. Cechy, które łączyły te dwie postaci. Posłuszeństwo Bogu. Gotowość ponoszenia kosztów. Miłość do duchowych dzieci i współwyznawców. Odpowiedzialność. Miłość do zgubionych i nieznających jedynego prawdziwego Boga. Paweł został apostołem, czyli posłanym z Ewangelią pokoju, podobnie jak Chrystus. Bezkompromisowość. Tęsknota za wiecznym domem i społecznością z Ojcem w niebie. Patrzenie oczyma wiary na ostateczny cel swego powołania. Odwaga w głoszeniu. Znajomość Bożego Słowa. Gorliwość dla spraw Królestwa Niebieskiego. Świadomość misji. Rozpoznanie woli Boga. Prowadzenie Duchem Bożym, a nie własną kreatywnością. Pozostawanie przechodniem na ziemi. Porzucenie osobistej chwały. Paweł został wyposażony w cechy, które pozwoliły mu kroczyć przez życie po śladach Jezusa, wąską ścieżką do jasnego celu. Cechy te sprawiły, że jego życie stało się niczym lustro odbijające blask Chrystusa. Jego charakter zbliżył się do charakteru Chrystusa. Jego świadectwem wskazującym na Boga, na Jego łaskę, nakarmiło się miliony naszych sióstr i braci. Wierzę, że także dzisiaj nie jesteśmy jedynym zborem, który karmi się Jego świadectwem. W liście do Galatów, który także jest autorstwa Pawła, czytamy: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To także jest wyznanie Pawła dotyczące życia i śmierci. Dotyczy ono nowej rzeczywistości, której narodzony z ducha człowiek musi mieć świadomość. Cała Biblia porusza się w swym przesłaniu pomiędzy życiem a śmiercią.
Mówi o początku i końcu. O przyczynach i skutkach, o śmierci duchowej i fizycznej. W końcu o zwycięstwie nad śmiercią i sposobie osiągnięcia życia wiecznego. Podobnie dzieło samego Jezusa Chrystusa tyczyło się, a raczej nadal się tyczy, spraw życia i śmierci. On przyszedł umrzeć, by zmartwychwstać, aby ci, którzy w Niego uwierzą, mogli żyć wiecznie w społeczności, w koinonii z innymi, a przede wszystkim z Ojcem. Przyjacielu, może nigdy nie zastanawiałeś się nad sprawami życia i śmierci. Może odsuwasz ten czas na jakąś nieokreśloną przyszłość. Przyznać jednak musisz, że nie ma nic bardziej pewnego od tego, że kiedyś umrzemy. Możesz jednak znaleźć pewność tego, co wydarzy się po śmierci. Oby była to ta sama pewność, którą zdobył nasz brat Paweł. Szukaj jej na krzyżu, szukaj na kartach Biblii. Nie szukaj jej w sobie, nie. Nie bądź kimś, kto ufa własnym siłom. Wiecie, przeczytałem w tym tygodniu też informację o Iranie, w którym to władze są bardzo mocno zaniepokojone tym, że chrześcijaństwo w tym kraju się rozpowszechnia. Jest stworzony nawet rządowy program walki z chrześcijanami, z chrześcijaństwem. Mocno rozbudowana jest propaganda. Konfiskowane jest wszystko, co się da, co związane jest tylko z chrześcijaństwem. Książki, Biblię. Rozbijane są społeczności, które i tak muszą się mocno ukrywać. Ludzie są torturowani. Wiecie, pomyślałem, że nasi bracia, podobnie jak w czasach Pawła, kiedy to kościoły domowe rosły w siłę, codziennie stają przed dylematem, co lepsze, życie czy śmierć. Myślę, że niejednokrotnie jest tak, że wielu z nich, wybierając śmierć, ma pewność, że wybierają życie. Z pewnością z dylematu Pawła, jak i z całego listu do Filipian, bije niezwykła radość. Radość wznosząca się ponad ograniczenie wolności osobistej i niesprawiedliwość świata. Radość górująca nad strachem przed niesprawiedliwym procesem i groźbą kary śmierci. Radość, która nie zagłusza dylemat powstały w umyśle. Bangle powiedział, głównym celem tego listu jest radość. Musicie się radować. Von Hugon zwał ten list światłem pośród burz i ataków życia. A sam autor listu do Filipian wylicza źródła swojej radości. Modlitwę głoszonego Chrystusa, wiarę, cierpienie, wiadomości od ukochanych osób, gościnność, przyjmowanie i dawanie, a ponad wszystko cel, dla którego żył i był gotów umrzeć. Czyż nie jest to wielce poruszające i pouczające, że stojący przed tak wielkim i głębokim dylematem nasz brat napisał list, z którego do dziś bije niewyczerpana radość, której źródłem jest sam Bóg. Zatem radujmy się w Panu zawsze. Powtarzam wam, radujmy się. Podsumowując, jakie wnioski zapisałem na dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, Paweł potrafi patrzeć oczyma wiary ponad okoliczności sytuacji, w jakiej się znajduje. Po drugie, Paweł posiada pewność zbawienia, mimo iż jego przeszłość jest haniebna. Po trzecie, Paweł jest niezwykle odpowiedzialnym chrześcijaninem, szukającym woli Boga w każdej sytuacji życiowej. Posiada świadomość swego powołania do służby Bogu i ludziom.
Po czwarte, Paweł trafił do aresztu, posiadając już wewnętrzną radość i przekonanie o Bożej suwerenności i kontroli nad wydarzeniami jego życia. Po piąte, niezwykle głęboki dylemat Pawła był kierowany miłością do Boga i do ludzi. Po szóste, Paweł nie uzależnia Bożego zwycięstwa w danej sytuacji od tego, co jest widoczne dla świata. Zadałem sobie wiele pytań, rozważając dylemat Pawła, rozważając ten fragment. Myślę, że ważne, byśmy co jakiś czas zadawali sobie głębokie pytania. Dlatego pozwólcie, że zadam je wam. Każdy samodzielnie może na nie odpowiedzieć. Czy posiadasz pewność życia po śmierci i pewność zbawienia, jaką posiadał apostoł Paweł? Na czym ją opierasz? Czy posiadasz pewność Bożej kontroli nad własnym życiem, mimo iż okoliczności zdają się mówić zupełnie coś przeciwnego? W końcu, czy masz świadomość tego, że musisz odnaleźć właściwe zrozumienie miłości samego siebie oraz prawdziwe źródło radości, z którego będziesz mógł dowoli pić, gdy znajdziesz się we własnym areszcie życiowych przeciwności? Zastanawiałem się też, o co możemy się modlić w kontekście świadectwa naszego brata. Chciałbym, abyśmy dziś czuli wdzięczność właśnie za to świadectwo, za to, że przed nami byli ci, którzy przekazywali wiarę, którzy dochowali wiary, którzy wytrwali. Wszystko to z łaski Boga. Dziękujmy Panu za Filipian, za Irańczyków, za nas same, gdyż możemy mieć w tym wszystkim udział. Możemy posilać się Słowem Boga i przychodzić do źródła radości. Chciałbym dziś modlić się, abyśmy dobrze rozumieli, czym jest życie i czym jest śmierć dla chrześcijanina. Życzę nam wszystkim, aby cech boskiego charakteru przybywało nam wraz z każdym nowym dniem, z kolejną lekturą Bożego Słowa, z kolejnym doświadczeniem. Pragnę, by źródło naszej radości było tam, gdzie znajdowało się źródło Pawła. Ono się nie wyczerpało i nadal jest idealnie czyste i doskonałe. Od czasu do czasu, gdy przebywam w ciemnej, zimnej celi więziennej mego życia, chciałbym mieć takie dylematy, jak nasz brat Paweł Starso, a jednocześnie odczuwać w tym pokój, Boże prowadzenie. Soli Deo Gloria. Kochani, powstańmy. Pomódlmy się jeszcze na zakończenie. Drogi Ojcze, chciałbym dziękować Tobie za Twoje słowo, za Twoją naukę, za to, że Twoje słowo jest prawdą, Panie. Za to, że możemy doświadczać tak wielu błogosławieństw, ale też za to, że Ty prowadzisz nas przez ciemne doliny. Nawet jeśli nie trudno nam uwierzyć, że jesteś przy nas, to tak właśnie jest, Panie. Pragnę Cię prosić, byśmy nigdy nie polegali na tym, co widzimy, Panie, też na własnym zrozumieniu, na własnym umyśle, ale byśmy zawsze polegali na Twojej obietnicy, na tym, co przed nami, na dziele Jezusa Chrystusa. Panie, pragnę prosić, abyśmy potrafili zwątpić w siebie. Pragnę prosić, byś to Ty był właśnie naszą inspiracją,
by Duch Święty pokazywał nam, co jest lepsze, co przyniesie Tobie chwałę, Panie, na czym skorzysta Twój Kościół, jak będzie mógł wzrastać w świętości, w poznaniu Ciebie, w posłuszeństwie. Panie, dziękujemy, że chcesz nas tego wszystkiego uczyć, Panie. Dziękuję, że Ty stałeś się najbardziej pokornym ze wszystkich. Ale też dziękujemy za tych wszystkich, którzy stali się świadectwem dla nas, którzy nabyli cech charakteru, który posiadałeś Ty, Panie. Dziękuję, że to właśnie Ty wyposażasz nas wszystkich w swoje dary, także w zmieniony charakter, we właściwe ambicje, świadomość celu, że to Ty sprawiasz, że możemy być odpowiedzialni, że to Ty dałeś nam Kościół i zapłaciłeś za niego najwyższą cenę, Panie. Pomóż nam, byśmy zawsze pamiętali o tym. Dziękuję też za Twoją obietnicę, że będziesz z nami do końca dni. Chwała niech będzie Tobie, Panie. Amen.